ubiegłym roku nasza uczelnia zainicjowała cykl Integracje Akademickie. Pierwszy dotyczył kultury pisma ormiańskiego. Drugi wykład, który zorganizowano w styczniu, był poświęcony obliczom niepełnosprawności w polskim filmie. W roli wykładowcy wystąpił Wojciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka osób niepełnosprawnych jest mu bliska z racji tego, że jest związany z Leszczyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom, Nasz Świat. Wojciech Otto wykład zilustrował przykładami z filmów dokumentalnych i fabularnych, zaczynając od wyprodukowanych po II wojnie światowej, kończąc na tych, które powstały całkiem niedawno. Jaką funkcję film pełni właśnie w ukazywaniu niepełnosprawności? Jak to się przekłada na pewne relacje społeczne, na opinie społeczne? A przekłada się w sposób bardzo istotny. Film jako sztuka najbardziej oddziałująca na człowieka, to już Włodzimierz Wiczlemik o tym wspominał, że właśnie to jest taka ogromna presja. Oglądając film, możemy kształtować swoje poglądy na jakiś temat. Możemy kształtować pewne postawy, kreować pewne postawy wobec danego tematu. W tym przypadku wobec osób z niepełnosprawnościami. Zatem filmowcy, którzy podejmowali temat niepełnosprawności w swoich filmach, z jednej strony odzwierciedlali rzeczywistość, czyli dany twórca filmowy, który żył na przykład w latach 60. ubiegłego wieku, realizował film o osobach niepełnosprawnych, pokazując, jak one w danym czasie, czyli w tej siódmej dekadzie, funkcjonowały, jaki był ich status, podejmował pewne właśnie zagadnienia dotyczące ich społecznego czy psychologicznego funkcjonowania w danym czasie. To był taki swoisty dokument epoki. W otwartym wykładzie w auli Komeniana uczestniczyli studenci PWSZ i uczniowie szkół.